Wtorek, 10 dzień października, Anna Tabaka, witam i zapraszam na Silesia Flash. Co dalej z Górnośląsko-Zagłębiowską metropolią? Jak umocnić jej pozycję i przede wszystkim co zrobić, żeby utrzymać pozycję regionu w kraju? Odpowiedzi na te pytania nie są proste, ale jedno jest pewne. Metropolia musi się zmienić i rozwijać, jeśli ma przynosić korzyści mieszkańcom. Paweł Jędrusik. A pomysły są, choć niektóre z nich na pierwszy rzut oka mogą się wydawać nierealne. Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia mogłaby zdaniem niektórych stać się jednym dużym miastem z 2 milionami mieszkańców. To choćby z powodów demograficznych. Żyjemy w czasach, w których ludzie wolą żyć w dużych miastach, a te małej i średniej wielkości szybko się wyludniają. I ten trend dotyka też nasz region. Nie widzę żadnego powodu, dla którego miałoby to być niemożliwe. Podobną reformę przeprowadzono w 2002 roku w Warszawie, która wcześniej przez ponad 20 lat była właśnie związkiem odrębnych dzielnic, gmin, które zostały połączone w jedno miasto, gminę na prawach powiatu, mającą obecnie niemal 2 miliony mieszkańców. Funkcjonuje to znacznie lepiej niż wtedy, jak było tylko związkiem samodzielnych gmin, dzielnic. Metropolia musi być silniejsza, bardziej zorganizowana. Są różne pomysły, żeby w kilku centrach, Gliwice, Sosnowiec, Katowice, to się jakoś zbierało i stanowiło taki początek tworzenia prawdziwej aglomeracji, która jest zarządzana z jednego miejsca, bo dzisiaj to zarządzanie jest bardzo skomplikowane. To tylko niektóre z zagadnień, o których dyskutowano podczas konferencji pod tytułem „Czy Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia może być szansą na utrzymanie pozycji regionu w gospodarce Polski”, która odbyła się w Katowicach. Była to też okazja do tego, aby podsumować, co w metropolii się udało, a co jest jej bolączką. Chcieliśmy budować spalarnię, nie udało się tego zrobić. Kwestia planowania przestrzennego w dalszym ciągu jest tylko, no, mam wrażenie, że takim martwym zapisem. Nie mamy specjalnie kompetencji, by móc na poziomie metropolitalnym planować przestrzennie rozwój, wspólny rozwój miast członków Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Z kolei za sukces przewodniczący GZM uważa m.in. kwestie transportowe, wśród nich wspólny bilet, a przed metropolią kolejne wyzwania związane nie tylko ze sposobem jej zarządzania i możliwościami. Obserwujemy taką lekką tendencję do obniżania się udziału województwa śląskiego w wytwarzaniu PKB kraju, udziału w PKB całej polskiej gospodarki. Ten proces, są takie obawy, może przyspieszyć. My stoimy przed ogromnymi wyzwaniami, musimy zlikwidować górnictwo węgla kamiennego. To jest kilkanaście nawet lat, ale to jest okres niezwykle krótki. I gdyby Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia miała stać się jednym miastem, duży problem byłby z nazwą, no bo przecież trzeba by postawić albo na Zagłębie, albo na Śląsk, a to bez wątpliwości wzbudziłoby spore emocje. Karty do głosowania nie będą spięte. To oficjalna informacja Państwowej Komisji Wyborczej. Nie będą też złączone w żaden inny sposób i to wyborca zadecyduje, czy weźmie udział w jednym, dwóch czy wszystkich trzech głosowaniach. Przy tej okazji w ramach cyklu Wybory 2023 przypominamy, jak oddać ważny głos i co należy zrobić, jeżeli wyborca będzie poza miejscem swojego zamieszkania. Do czwartku, 12 października, wyborcy mogą złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Pobranie zaświadczenia pozwoli oddać głos w gminie, w której będzie znajdował się wyborca, a nie w której na stałe mieszka lub jest zameldowany. Również do czwartku można pobierać zaświadczenia o prawie do głosowania. W dowolnym miejscu, nawet w sytuacjach losowych, gdybyśmy trafili do szpitala, w którym jest utworzony obwód odrębny, no ewentualnie do zakładu karnego również i gdzie tam obwód odrębny jest utworzony, to z takim zaświadczeniem możemy też tam w dniu głosowania również głosować. Zaświadczenie, tak jak mówię, możemy pobrać w dowolnym urzędzie na terenie całej Polski. Tak naprawdę, bo obojętnie jesteśmy w tej chwili na przykład na wyjeździe w Zakopanem, można pobrać tam iść sobie i pobrać. W każdym innym urzędzie również zostaje nam wydane do dnia 12 października. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć również poprzez ePUAP i profil zaufany. Przez aplikację mObywatel można sprawdzić, do którego okręgu wyborczego jesteśmy przypisani i gdzie znajduje się właściwy obwód. Komisja Wyborcza przypomina też, jak głosować, by nasz głos był ważny, a co powoduje, że wrzucona do urny wyborczej karta traci wagę.
Wszelkie dopiski, bo takie się zdarzają oczywiście, poczynione na karcie do głosowania, ale poza kratką przeznaczoną na postawienie znaku X, nie wpływają na ważność głosu, więc nawet jeżeli ktoś porysuje tą kartkę, a tak naprawdę nie wstawi tam żadnego X-a w polu przeznaczonym na to, no to nie wpływa to oczywiście na ważność. Ważne jest, żeby wyborca wyraźnie wskazał jakby swój zamiar, w jaki sposób głosuje, czyli postawienie znaku X przy konkretnym kandydacie. Jeżeli w wyborach do Sejmu w ramach jednej listy wyborca postawi więcej niż jeden X przy kandydatach, to głos wciąż jest ważny, jednak uznany na tego kandydata, który ma wyższą pozycję na liście. By za ważne zostało uznane głosowanie w referendum, należy wybrać jedną z dwóch możliwości na każde z czterech pytań. To głosowanie jest wiążące wówczas, gdy weźmie w nim udział ponad 50% uprawnionych do głosowania. Oczywiście wyborca, jak w każdej innej akcji wyborczej, ma prawo odmówić wzięcia udziału w referendum. Wtedy komisja w miejscu uwagi w spisie wyborców oznaczy, że wyborca nie brał udziału w referendum, że wydano mu kartę bez referendum. Zapis winien brzmieć bez danej akcji wyborczej, czyli bez referendum, bez Sejmu, bez Senatu, bez Sejmu i bez referendum, bo różne mogą być konfiguracje. Natomiast to obowiązek jest komisji, żeby tą adnotację nanieść, dlatego że będą musieli rozliczyć kartę do głosowania. Do wyborów pozostało 5 dni. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Do głosowania należy stawić się z dokumentem ze zdjęciem. Policyjny pościg w Ustroniu. Funkcjonariusze z grupy SPID chcieli zatrzymać do kontroli samochód osobowy, który jechał ulicą Daszyńskiego. Wtedy mężczyzna zaczął uciekać. Jak się okazało, nie bez powodu. Jak zakończył się uliczny pościg i co za uszami miał kierowca Skody, o tym Paweł Jędrusik. Ucieczka bocznymi drogami, drogą rowerową, później przez las i na koniec dobicie do drzewa. Tak zakończyła się ucieczka 33-letniego mężczyzny, który przekroczył prędkość przed policją. Policjanci grupy SPID zauważyli początkowo kierującego, który tylko przekroczył prędkość. Jak się później okazało, nie zatrzymał się do kontroli, podjęty pościg. W chwili zatrzymania kierowca, jak dowiadujemy się już później, nie może prowadzić pojazdu, czyli ma zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony przez sąd. Co więcej, winien być w więzieniu, także znamy przyczyny tej ucieczki. Wszystko zakończyło się szczęśliwie, szczególnie dla wszystkich innych uczestników ruchu drogowego, także kierowca zatrzymany na chwilę obecną usłyszy zarzuty i trafi prawdopodobnie do więzienia. Gdy samochód 33-latka nie mógł jechać już dalej, mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo. Został jednak obezwładniony przez policję. Teraz nie tylko trafi do więzienia, ale grozi mu dodatkowa kara do 5 lat pozbawienia wolności i grzywna, nawet do 30 tysięcy złotych. Profilaktyka, wczesna diagnostyka, konsultacje społeczne i zniesienie limitów na świadczenia szpitalne to niektóre z rekomendacji przedstawionych podczas debaty Zdrowie po wyborach, kluczowe wyzwania, która odbyła się w Dąbrowie Górniczej. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele Senackiej Komisji Zdrowia, samorządu, personelu medycznego czy Okręgowej Rady Lekarskiej. Magda Sincewicz. Dąbrowa Górnicza jest największym powierzchniowo miastem w województwie śląskim. Zajmuje 188 km kwadratowych, więc szybka pomoc lekarska ma tu olbrzymie znaczenie. Tymczasem obecne jej funkcjonowanie nie jest dobrze odbierane zarówno przez przedstawicieli samorządu, jak i samych mieszkańców. Jeżeli chcemy, żeby Polacy byli szybko i efektywnie leczeni, służba zdrowia wymaga dużych zmian. Zmian, które będą miały bezpośredni wpływ nie tylko na medyków, ale przede wszystkim społeczeństwo. Do zrobienia jest wiele. Przede wszystkim dostęp do usług specjalistycznych. Bezwzględnie. Z tym są problemy, bo jeszcze tam do lekarza rodzinnego jakoś takoś się dostajemy, ale specjalista to są bardzo odległe sprawy. Bo jestem, wie pani co, po tyle operacjach, że ja już mam dość tego. Bardzo. By nie było jeszcze gorzej, eksperci spotkali się w Dąbrowie Górniczej na specjalnej debacie. Przedstawili rekomendacje, które wcześniej złożyli w Senacie na ręce marszałka. To są wszystko rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia, oczywiście finansowania, tematy związane z kadrami medycznymi, z systemem, z całą strategią zmian systemowych, ale także kładziemy duży nacisk na zdrowie publiczne, które w tym momencie staje się najważniejsze, ponieważ zdrowotność społeczeństwa jest w tej chwili naprawdę w katastrofalnym stanie.
Świadczy o tym choćby dług zdrowotny po epidemii, 500 tysięcy osób oczekujących na leczenie szpitalne czy 4 miliony osób, które stoją w kolejce do specjalistów. Specjalistów, których jest coraz mniej. Są finanse, ale przede wszystkim teraz kadry. Kadry i jeszcze raz kadry. Widzimy na terenie Śląska, że co rusz zamykają się któreś oddziały okresowo. Udaje się to potem dyrektorom, prezesom odbudowywać. Ale to rzutuje na proces udzielania świadczeń zdrowotnych. No, pacjenci są zagubieni coraz bardziej w tym systemie. Systemie, w którym bezpieczeństwo pacjenta jest na pierwszym planie. Nie można jednak zapominać o kadrze. Żeby te osoby wchodzące do zawodu były potem prawidłowo przygotowane, by świadczenia, świadczone usługi były jak na najwyższym poziomie. Bo to jest bardzo ważne. Organizacja, finansowanie i prawidłowo przygotowany personel do świadczenia usług medycznych. Prób podjęcia dyskusji było wiele, ale nie odniosły spodziewanych rezultatów. Prób łatania dziur nie można nazwać reformą czy celem, do którego należy dążyć. By móc go osiągnąć, trzeba wziąć pod uwagę zdanie tych, którzy bezpośrednio są związani ze służbą zdrowia. Bez lekarzy nie powinno się rozmawiać o leczeniu. Już mieliśmy doświadczenia, że politycy byli mądrzejsi. No i nie zawsze to dobrze wychodziło, więc myślę, że trzeba wrócić do rozmów, do tego, żeby planować, jakie mają być zmiany, które będą korzystne. Dlatego rekomendacje przedstawione przez ekspertów cały czas będą poddawane debacie społecznej. Sekcja tropikalna, śródziemnomorska, strefa z akwariami. To wszystko będzie już niedługo dostępne dla odwiedzających Centrum Edukacji Ekologicznej w Sosnowcu. Wśród nowych lokatorów egzotarium mają znaleźć się egzotyczne i rzadkie gatunki gadów, ssaków czy ptaków. Na jakim etapie są przygotowania i kiedy oficjalne otwarcie sprawdzała Karolina Komada? Łącznie 52 miliony złotych i prawie 3 lata pracy. Już wkrótce zostanie otwarte Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium w Sosnowcu. Głównym jego celem ma być popularyzacja przyrody oraz edukacja. Tutaj mamy 3 strefy geograficzne, które możemy zwiedzać na poszczególnych poziomach, ale ja zawsze to podkreślam, mamy też tą przyrodę rodzimą, bo od niej bardzo często zapominamy, nawet nie zdajemy sobie sprawy, co jest tą przyrodą rodzimą, co nie, a tutaj plus w Parku Bioróżnorodności będziemy mogli podziwiać przyrodę związaną z historią Zagłębia, z rejonem Przemszy, jak to kiedyś tak naprawdę wyglądało. Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych. To właśnie dzięki nim możliwe było postawienie nowego obiektu, który zastąpił ten powstały w 1956 roku. Miejsce kształtowania pewnej wrażliwości dla młodego pokolenia, jeżeli chodzi o naturę, jeżeli chodzi o bioróżnorodność, co jest nam bardzo potrzebne. Ja się cieszę, że tutaj właśnie w Sosnowcu na Zagłębiu ten obiekt powstaje. To wydaje się na pierwszy rzut oka łatwa inwestycja, postawić taką dużą kopułę, bryłę szklaną, a tak naprawdę wypełnić ją życiem, to już jest naprawdę wyzwanie. W budynku powstała duża sala edukacyjna wyposażona w komputery, mikroskopy i systemy multimedialne, gdzie uczniowie okolicznych szkół będą mogli odbywać lekcje przyrody, biologii czy geografii. Egzotarium zostanie otwarte 2 grudnia. Taki był wtorek w imieniu Grzegorza Żądło. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.